Cześć, dzień dobry, witam w nowym filmie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach lekarskich oczywiście. I teraz zastanawiałam się, jak to wszystko ograć, żebyśmy nie siedzieli tutaj zbyt długo, a żebyście jednak posiedli jakąś wiedzę. Więc mam nadzieję, że to jak przedstawię ten temat jakoś będzie dla Was zrozumiałe. Będę starała się mówić jak najprościej się da. Więc od razu, jeżeli ktoś będzie chciał w komentarzach napisać, że mówię nieprofesjonalnie, robię to specjalnie, bo chcę, żeby po prostu każdy to zrozumiał. Jeżeli Wam to przeszkadza, to możecie już wyjść, a jeżeli nie, no to hejka, jestem. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od samego początku. Będę patrzeć się w dół, dlatego że mam tutaj wszystko zapisane, o czym chcę powiedzieć i żeby o niczym nie zapomnieć. Zacznijmy może od tego, jak często wykonywać badania i jak się do nich przygotować i czy w ogóle musimy je robić. To, czy musimy je robić, chyba jest logiczne, oczywiście, że tak. I teraz tutaj nie ma znaczenia, czy jesteście młodzi, czy już macie po 40-50 lat, badania powinniśmy robić regularnie. Jeżeli nie ćwiczycie, nie prowadzicie jakiegoś mocno aktywnego trybu życia, to wystarczy robić te badania raz w roku, dwa razy w roku. Jeżeli jednak bardziej kombinujecie i ze swoim zdrowiem, i z ciałem, to wtedy już warto byłoby robić te badania częściej, do 4 razy w roku. Albo kiedy macie jakieś choroby, to oczywiście trzeba regularnie kontrolować, czy to się pogarsza, czy to się polepsza, więc wtedy też 4 razy w ciągu roku. Kiedy prowadziłam swoich podopiecznych, w tym momencie na razie przestałam, to bardzo często dostawałam wiadomości, że bardzo chętnie dziewczyny zrobiłyby dane badania, ale po prostu ich nie stać. I teraz kolejna sprawa. Czy te badania są refundowane przez NFZ? Zależy. Zależy też, na jakiego lekarza traficie. I mówię to też właśnie i z mojego doświadczenia, i z doświadczenia moich podopiecznych. Jeżeli pójdziecie i po prostu powiecie, że chcecie sobie zrobić takie badania, a macie w granicach 18-25 lat, to zazwyczaj lekarz Wam odmówi, twierdząc, że jesteście młodzi i nie potrzebujecie takiego badania. Przykładowo Alan chciał zrobić lipidogram, pani go wyśmiała, mówiąc: no przecież pan ma tylko 24 lata. Więc niestety często jest tak, że jeżeli nie macie konkretnych objawów, to lekarz Wam nie przypisze tego skierowania. Dlatego no, te badania są dosyć drogie. Jeżeli chcecie wszystko zrobić, o czym Wam dzisiaj powiem, to jest to koszt 300-400 zł, ale pamiętajcie, że to jest Wasze zdrowie. Więc nawet jeżeli zrobicie to raz w roku, to będzie to lepsze niż w ogóle. Dlatego musicie się zastanowić, czy chcecie dbać o swoje zdrowie od samego początku i w razie czegoś od razu reagować, czy no, nie zależy Wam na tym i potem borykać się jeszcze z większymi problemami. Więc to jest ta sprawa. Oczywiście możecie próbować iść do lekarza, ale tak jak właśnie Wam mówię, są po prostu takie badania, na które raczej na 100% nie przepiszą Wam skierowania. I teraz kolejny aspekt, jak się przygotować. To, co będziecie robić kilka dni wstecz, bardzo mocno zależy od tego, czy te wyniki będą realne, czy będą przekłamane. Bardzo ważne jest to, żeby ostatni posiłek był 8-10 godzin przed badaniem i musi być to posiłek lekkostrawny. Jeżeli zjecie bardzo późno, ciężkostrawny posiłek, pizza, burger, jakiś stek z ryżem i tak dalej, to bardzo prawdopodobne, że Wasze wyniki będą zaburzone. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zjeść coś lekkiego, jakąś sałatkę z kurczakiem, dowolność, ale ma być to lekki posiłek. Dalej, przed samym badaniem nie pijemy kawy, nie pijemy herbaty, żadnych ziółek. Jedyne, co można wypić, to pół szklanki wody, żeby też za mocno tą krew nie rozcieńczyć. Więc pół szklanki wody jak najbardziej będzie ok. Dwa dni przed badaniem nie zmieniajcie już w ogóle swojej diety. Jedzcie tak, jak jedliście wcześniej, żeby tutaj nic nie kombinować, nic nie zmieniać, żeby te wyniki były po prostu prawdziwe. Tak samo, jeżeli ciężko trenujecie, ciężko, nie jak tam cardio 30 minut, tylko jeżeli faktycznie robicie ciężkie treningi siłowe, warto jest z nich zrezygnować do 2-3 dni przed badaniem. To samo tyczy się oczywiście picia alkoholu, też nie pijemy 2-3 dni przed badaniami. Kiedy iść na badania? Najlepiej będzie między 6 a 9 rano, tak samo idziemy na czczo. Nie na wszystkie badania musicie iść na czczo i rano, ale to już zależy od tego, co będziecie właśnie sprawdzać. I też nie warto iść na wyniki badań, kiedy jesteście chorzy. Kiedy macie grypę, przeziębienie, jakieś inne problemy, złamaną nogę i tak dalej, bo to też wpłynie na to, jak będą pokazywane Wasze wyniki. I teraz najważniejsze, jakie badania zrobić. To wszystko, o czym Wam powiem, to jest taki ogólna lista, która pozwoli Wam sprawdzić, jak Wasz cały organizm funkcjonuje.
Tu jest parę takich rzeczy, które normalnie niektórzy by nie dali. Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego o tym też powiem. Czyli co, zaczynamy od samego początku. Oczywiście morfologia. Z morfologii bardzo dużo możecie się dowiedzieć. Na chociażby, czy macie jakieś stany zapalne, czy są jakieś uczulenia, nietolerancje, czy jesteście odwodnieni, czy tu jest czy anemia. Przykładowo, jeżeli leukocyty i limfocyty są poniżej zakresu, to oznacza, że macie bardzo mocno osłabiony układ odpornościowy, więc możecie łapać szybciej jakieś nietolerancje pokarmowe, jakieś alergeny. Po prostu możecie być częściej chorzy, więc jeżeli na przykład często chorujecie, warto jest sprawdzić tą morfologię i zobaczyć, czy tu faktycznie jest to odzwierciedlenie. To jest taki przykład, bardzo chciałabym omówić to dokładniej, ale może w innym filmie, jeżeli będzie ten film cieszył się dużym zainteresowaniem, bo tak naprawdę nie chcę tutaj, żebyśmy siedzieli 20 godzin. I teraz bardzo ważna rzecz, lipidogram, czyli sprawdzamy, jak wygląda cholesterol, frakcje i trójglicerydy. I teraz pamiętajcie, że to, czy jecie jajka, to, czy jecie tłuste mięso, nie wpływa w 100% na to, jak wygląda Wasz poziom cholesterolu. Jeżeli na przykład Wasz cholesterol jest bardzo wysoki, może to też oznaczać, że jest jakiś stan zapalny w organizmie, czyli na przykład wczoraj ćwiczyliście, nie przestrzegaliście tego, żeby nie iść na badania, poszliście, no i macie podwyższony poziom cholesterolu i to jest normalne. Jeżeli w ogóle regularnie, intensywnie trenujecie, ten poziom cholesterolu będzie wyższy. Jeżeli byliście chorzy chwilę wcześniej, poziom cholesterolu będzie wyższy. Jeżeli macie bardzo ciężki czas w ogóle w Waszym życiu, dużo stresu i tak dalej, Wasz poziom cholesterolu będzie wyższy. Więc tu jakieś złamania i tak dalej, więc tutaj musicie jakby zobaczyć całość Waszego życia, jak to wszystko wygląda i wtedy sprawdzić, czy faktycznie ten poziom cholesterolu mógł się podwyższyć. Jeżeli na przykład HDL jest wyższy od LDL, oznacza to jakieś zakażenia, jakieś stany zapalne w organizmie. Jeżeli macie zbyt dużo trójglicerydów, może to oznaczać, że przyjmujecie zbyt dużo węglowodanów. Zazwyczaj to się sprawdza, pytając właśnie moich podopiecznych, więc po prostu obniżycie poziom węglowodanów, trójglicerydy spadną. Prawdopodobnie, nie zawsze, od razu mówię. I teraz, jeżeli macie to wszystko podwyższone, możecie zacząć się martwić, będę miał miażdżycę. I teraz to wcale nie musi o tym świadczyć. Wtedy należy zbadać homocysteinę. Jeżeli będzie w przedziale od 5 do 10, wszystko jest ok. Jeżeli będzie powyżej, to wtedy już faktycznie możecie zacząć się martwić, bo wtedy już zaczynają się uszkadzać tkanki i to już jest taki moment, kiedy musicie zacząć działać. Wtedy warto włączyć do suplementacji m.in. witaminy z grupy B, to powinno pomóc, ale wtedy już właśnie to jest moment, kiedy zaczynacie kontrolować ten poziom regularnie, czyli co 3 miesiące. I sprawdzić, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje. Warto wtedy zmienić dietę, brak fast foodów, brak słodyczy i tak dalej. Zdrowa po prostu konkretna dieta. I też musicie wiedzieć, że nie chcemy dążyć do zbyt niskiego poziomu cholesterolu. Dlaczego? Zbyt niski cholesterol może przyczyniać się do utraty miesiączki, do problemu z zajściem w ciążę, do bardzo silnych PMS-ów, więc nie chcemy mieć niskich. A nawet jeżeli macie wysokie, ale w normie, to też sprawi, że to jest jeden z czynników, który będzie wpływał na to, że będziecie długo żyć, że wszystko będzie się dobrze układało, że będziecie dobrze myśleć, będzie dobra koncentracja, bo jeżeli macie zbyt niski, to też koncentracja szwankuje, pamięć szwankuje, w ogóle całe jakokolwiek skupienie się, więc cholesterol nie jest zły. Tak samo nie ma czegoś takiego jak dobry cholesterol i zły cholesterol. Obie frakcje są potrzebne. To jest bardzo ważne. Próby wątrobowe. Te oba wskaźniki powinny oscylować w okolicy 20-25. Jeżeli tak będzie, wszystko jest ok. Jeżeli jest podwyżej, to albo za dużo bierzecie leków. Przykład. Ja robiłam badania właśnie chyba 2 tygodnie po okresie i miałam tak podwyższone, że naprawdę zaczęłam się stresować. Od razu oczywiście poszłam na USG, bo pamiętajcie, jeżeli coś jest nie tak, to albo powtarzacie te badania, albo robicie dalszą diagnostykę. Ja poszłam od razu na USG, stwierdziłam, nie chcę mi się robić tego drugi raz, po prostu idę na USG i na USG wszystko wyszło. Co się okazało? 2 tygodnie wcześniej brałam sporo leków przeciwbólowych, oczywiście to jest jedyny czas w miesiącu, kiedy w ogóle biorę leki i organizm jeszcze nie zdążył tego wszystkiego przerobić. Zrobiłam badania jeszcze później, tydzień później, albo nawet 2 tygodnie, jakoś tak, i było wszystko ok. Więc tutaj leki, zbyt dużo energetyków, zbyt dużo właśnie takich produktów, które mocno obciążają wątrobę. Jeżeli macie za wysoki poziom, to warto te rzeczy wyeliminować i sprawdzić po prostu po 3 miesiącach, jak to wygląda. Hormony płciowe. I teraz testosteron,
estrogen, prolaktyna, progesteron. To są takie podstawy, jeżeli jesteś kobietą i tak badasz testosteron, bo my też to mamy. I teraz, jeżeli macie zbyt dużo tego testosteronu, może to świadczyć o policystycznych jajnikach, może to też tłumaczyć zbyt dużo owłosienie na ciele, więc to należy badać. Jeżeli macie zbyt niski estrogen, zmęczenie, migreny, nawet miażdżyca, problemy ze skupieniem się. Jeżeli macie zbyt niski progesteron, to oznacza może oznaczać bezpłodność, depresję, zaburzenia pracy tarczycy. Więc jak widzicie, chociażby to zaburzenia pracy tarczycy, nie badacie tylko właśnie tarczycę, ale też właśnie z innych badań może wyjść, co jest nie tak. Dlatego warto jest robić właśnie wszystko, żeby zobaczyć, jak całość, cały organizm pracuje. Więc hormony płciowe naprawdę bardzo mocno wpływają na cały nasz organizm, na nasze samopoczucie, więc to jest też warto badać. Dalej żelazo. I kiedy badacie żelazo, razem z tym powinniście od razu zbadać ferytynę. Dlatego, że kiedy badacie żelazo, to jest wasz poziom we krwi w tym momencie. Nie wiecie, czy na przykład organizm przed chwilą nie wypuścił tego żelaza, bo jest go tak mało, że musi go dawać więcej. Dlatego musicie od razu badać ferytynę. Ferytyna jest magazynem żelaza i jeżeli tam jest niski poziom, to wtedy to oznacza, że macie już bardzo duże niedobory żelaza i trzeba z tym walczyć. I to przede wszystkim, no oczywiście wiecie, że żelazo kojarzone jest z anemią, dlatego trzeba działać, żeby to żelazo i ferytynę zwiększać. Dalej mamy hormony tarczycy. Oczywiście. To jest w ogóle plaga chyba XXI wieku, czyli problemy z tarczycą. Co tutaj badamy? TSH, FT3, FT4. Jeżeli coś tu się dzieje albo dalej nie możecie znaleźć powodu, dla którego źle się czujecie, anty-TPO, anty-TG, żeby wykluczyć ewentualne Hashimoto. I teraz to, co jest przykre w tym wszystkim, to, że w ogóle mamy coś takiego jak normę funkcjonalną i normę, która została ustalona. Norma funkcjonalna dla TSH jest do 2,5. Norma taka ustalona to jest 4. Bardzo często, kiedy pójdziecie z wynikami i powiedzmy macie TSH na poziomie 3, to jest wszystko ok. A wtedy to nieprawda, bo wtedy to oznacza, że tu już się coś zaczyna dziać. Oczywiście, samo TSH o niczym nie mówi. Tutaj ważna też jest konwersja FT3 do FT4, dlatego trzeba to zbadać wszystko, żeby zobaczyć, czy coś tutaj się dzieje. I przykładowo, jeżeli też badacie anty-TPO i anty-TG, z TSH, FT3, FT4 nic nie wyjdzie, wyjdzie, że macie piękną, zdrową tarczycę, ale jest taka szansa, że kiedy zbadacie anty-TPO i anty-TG, wyjdzie, że macie Hashimoto. Dlatego czasami warto jest badać wszystko, nawet raz na jakiś czas, szczególnie jeżeli macie obciążoną rodzinę, jeżeli ktoś w rodzinie ma jakieś problemy, to wtedy warto właśnie jest to badać wszystko. Gospodarka cukrowa, czyli tutaj badamy glukozę i insulinę. Nie polecałabym na samym początku robić krzywą insulinową i cukrową. Po pierwsze, musicie mieć skierowanie od lekarza, bo tak o normalnie sobie tego nie zrobić, nawet jak zapłacicie. Ale to zależy od tego, jak wy się czujecie. Jeżeli glukoza wyjdzie ok, insulina wyjdzie ok i wy się czujecie dobrze po większej liczbie węglowodanów, to jest ok. Ale jeżeli glukoza wyjdzie ok, insulina wyjdzie ok, a wy po posiłku z węglowodanami po prostu odcinacie się, śpicie i nie możecie w ogóle ogarnąć, myśleć normalnie, to wtedy warto jest faktycznie zrobić tą krzywą, bo prawdopodobnie wtedy wychodzi, że macie insulinooporność, bo niestety samej glukozy i samej insuliny to w 100% nie wyjdzie. Wtedy właśnie warto zrobić tą krzywą, ale po to musicie właśnie iść do lekarza. Dalej witamina D3. To jest w ogóle taka witamina, którą w ogóle powinien przyjmować każdy. Dlatego, że nawet patrząc po moich podopiecznych, większość dziewczyn, większość w ogóle osób ma po prostu niedobór. Jeżeli chcecie zbadać witaminę D3, super, bo wtedy możecie kontrolować, jaką dawkę powinniście przyjmować, ale wtedy badajcie 25 i w nawiasie OH. To jest nieaktywna forma, przez co ona jest bardziej stabilna, bo jeżeli badać tą aktywną, ona raz może być wyższa, raz może być niższa i to tak sobie są takie fluktuacje. A tamta jest właśnie bardziej stabilna i tamtą badacie. I tak naprawdę człowiek powinien mieć 50, 60, 70, jeżeli chodzi o normę. Rzadko tak jest, niestety. I pamiętajcie tylko, jak przyjmujecie witaminę D3, to razem z K2, MK7, żeby to wszystko dobrze się wchłaniało. Dalej mamy kreatynina. Tutaj sprawdzamy, jak pracują nasze nerki. Jeżeli mamy jej za mało, to oznacza to, że jesteśmy odwodnieni, czyli powinniśmy pić może nie tyle, co więcej, jeżeli pijecie sporo, ale dobrą wodę, czyli muszynianka, taka, która ma, przykładowo, taka, która ma dobrą liczbę minerałów. A jeżeli na przykład macie zbyt duży poziom,
ale taki mocno, mocno zbyt duży, to może to świadczyć o niewydolności nerek. Jeżeli to jest delikatnie podwyższone, to jeszcze jest ok, ale faktycznie, jeżeli jest przekroczone parokrotnie, to to już może świadczyć o tym, że te nerki tak dobrze nie pracują. Dalej mamy elektrolity, czyli tutaj sód, potas i tak dalej, więc to też badamy, żeby mieć pogląd, tak jak mówię, na wszystko. I ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, kortyzol. I teraz tak, fajnie jest to sprawdzić z krwi, ale jednak nie jest on, ten wynik w 100% jakby prawidłowy, taki jaki jest naprawdę. Najlepiej byłoby sprawdzać, robić zbiórkę dobową i to ze śliny, ale to jest bardzo drogie. I nie każdy się na to może niestety zdecydować. Ale znowu, jeżeli macie bardzo dużo stresu w życiu, nie możecie zasnąć, nie możecie się wybudzić i czujecie, że ten poziom kortyzolu nie jest taki, jaki powinien być, bo powinien być najwyższy rano i wtedy on nas właśnie wybudza i w ciągu dnia on powinien spadać. Ale jeżeli przykładowo macie złego szefa w pracy i coś się takiego poważnego stało, to ten kortyzol znowu się podniesie i wtedy ta cała linia, która powinna iść w ten sposób, ona zaczyna iść tak i to jest właśnie jeden z tych hormonów, który w tym czasie, w ogóle w tych czasach, w których żyjemy, dostaje bardzo mocno po tyłku. Więc tutaj warto jest sprawdzać, szczególnie właśnie, jeżeli macie bardzo stresujące życie i w porę reagować, żeby nie doszło do czegoś gorszego. No dobrze, słuchajcie, więc to są te wszystkie badania, które ja polecam, żeby zrobić na samym początku. Jeżeli coś z tego wyjdzie, że jest źle, to robicie, tak jak właśnie Wam mówiłam wcześniej, dalszą diagnostykę. Dochodzicie do tego, żeby sprawdzić, co jest faktycznie nie tak i co tutaj trzeba zrobić. Tak naprawdę mogłabym Wam mówić wszystko, przejrzeć morfologię od początku do końca, mówić, jeżeli jest za wysoko, co to oznacza, jeżeli jest za nisko, co to oznacza, co z tym zrobić, ale wtedy siedzielibyśmy za długo. Jeżeli interesuje Was to, piszcie. To mogę po prostu nagrywać krótsze filmy, na przykład tylko o morfologii i tak działać. Dajcie znać, co o tym myślicie. I napiszcie, jak często wykonujecie badania. A jeżeli nie, to proszę napiszcie mi, że tym filmem Was zmotywowałam i zrobicie je. Proszę. Dobra, będę już kończyć, bo już się duszę i zaraz będzie czemu płaczę. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Jeżeli tak, poproszę o kciuki w górę. Piszcie w komentarzach, jakie filmy chcecie zobaczyć. I to tyle. Do zobaczenia.